W tym nagraniu zajmiemy się tlenem, a dokładniej stopniami utlenienia, jakie może przyjąć tlen w różnych związkach chemicznych. Zacznijmy od cząsteczki tlenu. W cząsteczce tlenu mamy do czynienia z dwoma atomami tlenu. Każdy z nich ma 6 elektronów walencyjnych, więc każdemu brak 2 elektronów do korzystnej konfiguracji elektronowej. Każdy tlen ma taką samą wartość elektrojemności. Dlatego też w cząsteczce tlenu mamy do czynienia z dwoma wiązaniami kowalencyjnymi niespolaryzowanymi. W związku z tym w tej homoatomowej cząsteczce, zresztą jak w każdej innej homoatomowej cząsteczce, mamy do czynienia z zerowym stopniem utlenienia tlenu. Zerowy stopień utlenienia będą miały na przykład atomy wodoru w cząsteczce wodoru czy chloru w cząsteczce chloru. W cząsteczkach pozostałych związków chemicznych tlen zazwyczaj przyjmuje minus 2 stopień utlenienia. Ten jest wyjątkowym pierwiastkiem i od tej reguły jest kilka wyjątków. Pierwszym znaczącym odstępstwem od ogólnej zasady jest fluorek tlenu. Fluor jest najbardziej elektrojemnym pierwiastkiem w całym układzie okresowym. A to znaczy, że przyjmują zawsze ujemny stopień utlenienia w cząsteczkach związków chemicznych. Dodatkowo, na podstawie analizy układu okresowego pierwiastków, wiemy, że fluor znajduje się w 17. grupie układu okresowego pierwiastków, a zatem brakuje mu do oktetu tylko jednego elektronu, więc w związkach heteroatomowych przyjmie on minus 1 stopień utlenienia. Fluorku tlenu na podstawie różnicy elektrojemności, która wynosi 0,5, jesteśmy w stanie oszacować, że występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane w kierunku atomów bardziej elektrojemnego pierwiastka, czyli w kierunku fluoru. Jednak jeśli chcemy mówić o stopniach utlenienia, to musimy ten związek traktować tak, jakby hipotetycznie miał on wiązania jonowe. Oba fluory mają minus 1 stopień utlenienia. Minus 1 razy 2 daje nam minus 2. W takim razie, aby cała cząsteczka mogła mieć zerowy stopień utlenienia, to tlen przyjmie w tym związku plus 2 stopień utlenienia. Fluorek tlenu jest jedynym związkiem, gdzie tlen ma dodatni plus 2 stopień utlenienia. Kolejnym ciekawym przypadkiem są nadtlenki. Przykładem nadtlenku jest nadtlenek wodoru, którego trójprocentowy roztwór to woda utleniona, którą przemywasz z kaleczenia. W nadtlenku wodoru jeden atom tlenu związany jest z wodorem, pierwiastkiem mniej elektrojemnym niż tlen, ale również z drugim atomem tlenu o tej samej elektrojemności. Wodór w tym związku jako pierwiastek mniej elektrojemny przyjmuje plus 1 stopień utlenienia. W takim razie mamy tutaj plus 2 stopień utlenienia, a cała cząsteczka musi mieć zerowy stopień utlenienia, więc sumarycznie te tleny muszą mieć minus 2 stopień utlenienia. Minus 2 podzielić na 2 tleny daje nam wynik minus 1, więc każdy tlen w nadtlenku przyjmuje minus 1 stopień utlenienia. Zobacz, gdybyśmy założyli, że w tym związku występuje wiązanie jonowe, to wodory oddałyby po jednym swoim elektronie walencyjnym tlenom. Każdy wodór oddałby jeden elektron, więc mają one 1 stopień utlenienia, a każdy tlen przyjąłby 1 elektron, więc ma on minus 1 stopień utlenienia. Ostatnim przypadkiem, w którym tlen nie przyjmuje minus 2 stopnia utlenienia, są ponadtlenki. Tutaj tlen przyjmuje minus 1/2 stopień utlenienia. Przykładem takiego ponadtlenku jest ponadtlenek potasu. Potas znajduje się w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków, więc zawsze przyjmuje 1 stopień utlenienia. Tlen natomiast ma minus 1/2 stopień utlenienia. Minus 1/2 razy 2 daje nam minus 1. Minus 1 plus 1 daje nam 0, więc cała cząsteczka ma zerowy stopień utlenienia. Wszystko się zgadza.